Nasi telewidzowie widzą w tym momencie na tych ujęciach. Mowa o drodze na Hołodnicę. Dzień dobry. Szanowni Państwo, to kolejna ulica, którą realizujemy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Droga o długości 700 metrów, koszt inwestycji 1 470 tysięcy. Droga, z którą wiążemy nadzieję, że ta część Janowa w dłuższej perspektywie stanie się taką częścią przemysłową. W tej chwili tam mamy już kilka firm, które już funkcjonują, prężnie się rozwijają. Jedna z firm wybudowała już kolejną halę, w perspektywie szykuje się kolejna. Mamy tam też 2 hektary terenów inwestycyjnych pod inwestycje. Mam nadzieję, że w niedługim czasie trafią nam się inwestorzy, którzy zechcą w tym miejscu zainwestować i będzie to na pewno z korzyścią dla społeczności lokalnej, bo dzięki temu mam cichą nadzieję, że powstaną nowe miejsca pracy, a nowe miejsca pracy to właściwy rozwój danej miejscowości, w szczególności tu mówię o Janowie Podlaskim. I myślę, że tak jak wspomniałem, już zawsze mówię, że droga jest taką rzeczą, która generuje rozwój. Jeśli nie będzie dróg, to nie będziemy, brzydko mówiąc, się rozwijali, bo dojazd jest podstawą funkcjonowania w obecnych czasach. Jeśli nie ma dojazdu, to trudno mówić o inwestycjach. Inwestorzy też są wygodni, zresztą klienci, my też lubimy jeździć po dobrych drogach i uważam, że inwestowanie w infrastrukturę drogową jest jak najbardziej wskazane.